Marta Fabian, cudowna informacja, że to właśnie Was zobaczymy w Azji Express. Za chwilę zobaczymy pierwszy odcinek, więc jestem ciekawa, jakie przygody Was czekały. Ale czy dla Ciebie, Marta, to było jasne, żeby właśnie Fabian wybrać na tę osobę towarzyszącą? Chętnych... Tak, oczywiście było to jasne, bo dostałyśmy tę propozycję wspólnie i bardzo się ucieszyłyśmy razem, że możemy sobie tę przygodę przeżyć. Czy to było tak, że trochę też manifestowałyście taką przygodę, może mówiłyście głośno o swoim marzeniu, czy ten telefon był dla Was zaskoczeniem, bo tu różne pary miały właśnie różnie. A, okej. Okay. Chyba zaskoczeniem. Co się dla mnie zaskoczeniem. Dla mnie też. Chyba też. Dla mnie też, chociaż wiem, że taki program był, parę odcinków udało mi się obejrzeć, bardzo mi się podobało. Uważałam, że to jest przygoda skrojona dla nas i dla naszej rodziny i stąd też fajnie, więc może trochę tam, wiesz. Może było wymanifestowane odrobinę. Tajwan i Filipiny, te właśnie kierunki obraliście razem z produkcją. Zastanawia mnie, bo to też są różne głosy na ten temat, czy para dwóch przepięknych, blond włosych kobiet ma łatwiej? Czy ma łatwiej? Wydaje mi się, że tutaj chyba autentyczność odgrywa rolę. Okay. Jeżeli jesteś życzliwy dla ludzi, pokazujesz im siebie, a nie jakąś kreację, to da się to rozpoznać, więc nieważne, czy jesteś wysokim, potężnym Jankiem Błachowiczem, czy drobną mandaryną, to nie gra jakiejś roli. To może inaczej zadam to pytanie, czy budziłyście właśnie ze względu na ten blond kolor włosów, który tam nie jest tak często spotykany, większą ciekawość? Ze względu na naszą aurę i takie głębokie wnętrze, myślę, że bardziej niż włosy, ale uwierz mi, że za te dwa uśmiechy dostałyśmy wiele. No właśnie, bo ten program jest też o ogromnej wdzięczności, o tym, że lokalna społeczność często okazuje swoje ogromne serce. Jaka była taka sytuacja, która Was najbardziej wzruszyła, poruszyła, coś, czego się nie spodziewałyście, jadąc do programu? Ja się nie spodziewałam, że istnieją tacy ludzie, którzy są na tyle życzliwi, nie życzą ci... To prawda, potwierdzam, są. Ja też zimno. Nie życzą ci źle i są dla ciebie. Raczej obracamy się na co dzień w takim świecie, w którym każdy żyje dla siebie. Biegnie, po prostu jest... Samego. A tam ludzie żyli dla siebie nawzajem. Tak, I to było piękne i to nas też, myślę, wiele nauczyło, żeby cieszyć się, że się mamy nawzajem. Tak, oni żyli też właśnie w takich większych społecznościach, w takich skupiskach, że naprawdę było rodzinnie, że było dużo dzieci, była i babcia gdzieś tam. Nawet jeżeli dzieci nie były czyjeś, to były jak czyjeś. Tak, to ale prawda. Pamiętasz, Marta, jakiś taki dom, który właśnie zrobił na tobie największe wrażenie, że to wzruszenie się pojawiło, bo naprawdę tam nie mieli wiele, a dali wam wszystko, co mieli? Wiesz co, nie wiem, czy mogę zdradzać do końca, ale pamiętam takie miejsce, gdzie było bardzo dużo ludzi, gdzie była babcia, były dzieci, gdzie oni żyli w takiej społeczności, wszyscy razem, chatka przy chatce, to... A naprawdę nie mieli nic. Nie mieli nic, a z drugiej strony mieli bardzo dużo. Mieli to szczęście, które jest wszystkim. Bo nie mieli finalnie, nawet wody, więc... myli się pod hydrantem, wiesz co chodzi, ale to w ogóle... Miałam wrażenie, że nie sprawia im jakiejś takiej niewygody, po prostu, bo wspaniale, o 22 wystawili karaoke i cała wiocha śpiewała, to jest po prostu cudowne. Super, wspomnienia absolutnie niezapomniane. Niezapomniane. Na koniec muszę się cofnąć tak 20 lat wstecz. Wiem, że tutaj pewnie było około 2 lat. Ja już byłem po pierwszej Komunii Świętej, więc coś tam pamiętam. Ale to, co mnie ostatnio zastanawiało, bo pamiętam, że w tamtych czasach, Marta, miałaś super kreacje. One były też często od projektantów. Skąd ty je brałaś? Bo dzisiaj to jest łatwe, a wtedy chyba nie było. Mieliśmy takiego jednego projektanta, który szył nam rzeczy koncertowe i rzeczywiście wymyślał je tak bardzo ekstremalnie, to było na różnych stelażach, więc wszystkie te kryształy Swarovskiego doklejane ręcznie, naprawdę tak było. A wszystkie takie rzeczy... Markowe totalnie pamiętam. Były, tak. Po prostu mieliśmy kilka swoich ulubionych sklepów i to, co spadło z wieszaka, no to my zabraliśmy. A ja teraz chodzę w torebeczce, mamy sprzed 15 lat. Wiesz, to naprawdę miało co. No, tak. A pamiętasz taką sytuację, jak Doda zazdrościła ci paska jednej z marek? Ona zawsze o tym opowiada z taką wielką czułością. Tak, pamiętam, że chciała mój pasek taki biały z wielkimi kryształkami. Tak. Chociaż nie wiedziałam o tym wtedy. Dowiedziałam się o tym po 20 latach. Tak to bym jej tam parę razy pożyczyła. Przecież nie jestem taka. No. Szczególnie, że usłyszałem, że kiedyś chciałaś się już potem tych wszystkich rzeczy pozbyć. Czy faktycznie było tak, że w jakiś sposób te rzeczy gdzieś tam wędrowały i nawet otarłaś takie historię o jakiś lumpeks? To znaczy, niestety, tak. Proszę na anegdotę. Nie, to w ogóle było tam... To w ogóle było... Rzeczywiście my mamy strasznie dużo rzeczy i ja już nie mam aż tyle, chociaż teraz Fabka ma
ma takie ilości rzeczy, że to nie jeden, tylko dwa sklepy można by było obdzielić. I ja też miałam, nie, już w tym nie będę chodzić, świat się zmienia, moda się zmienia, w ogóle to wszystko jest bez sensu. Spakowałam i rzeczywiście mówię, oddam do jakiegoś sklepu takiego, może ktoś inny. Chcieli to w tym lupeksie, czy nie? Jak to się skończyło? Wiesz co, no w ogóle skończyło się tak, że tego było strasznie dużo i te panie mówiły, nie, nie będziemy tego przebierać, więc ja mówię, dobra, zostawiam to pod tym sklepem i poszłam. I tak było, chociaż ostatnio rozmawiałam o tym z Jessica Mercedes, powiedziała, że nie, że w ogóle nie może w to uwierzyć, że ja to zrobiłam. Mogłabyś na tym zarobić fortunę w ogóle, a poza tym dzisiaj by z tego było muzeum. No właśnie, no czemu nie powiedzieliśmy o tym wcześniej? No wiesz, dlaczego teraz mnie spłukać? Bo ja jechałem z wami tym... Ja jechałem obrażę się zaraz. Bo ja jechałem z wami tym busem za późno, tylko dlatego znam tę historię. No mój operator uwielbia takie osoby, które kręcą się jak Marta. Marta już cały układ taneczny zrobiła. Prawdopodobnie w ogóle nie widać cię w tym wywiadzie, ale na szczęście było słychać. Będziemy was też słyszeć w Azji Express, czego się nie mogę doczekać. Sobota 19.30, po raz drugi podpowiada mi podpowiedź na ścianie. Do zobaczyska. Do zobaczenia.